Cześć, witajcie serdecznie na tym kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny polski okręt ORP Błyskawica. No to co, zaczynamy! Dzisiaj, jak wspomniałem w wstępie, gości w naszym odcinku będzie ORP Błyskawica. Okręt, który zniósł naprawdę mnóstwo i przeszedł dość sporo remontów. Ale dobra, przejdźmy do początku. Polska przedwojenna postanowiła postawić nie na liczną marynarkę wojenną, lecz na jakościową. Dlatego pod koniec lat 20. ubiegłego wieku zamówiono we Francji dwa nowe niszczyciele. ORP Wicher i ORP Burza. W latach 30. postanowiono wzmocnić naszą marynarkę o kolejne dwa okręty. Z Francuzami wyszła lekka spina, więc ostatecznie te okręty mieli zrobić nam Brytyjczycy. Po paru ładnych latach, 25 listopada 1937 roku, Brytyjczycy oddali w ręce polskie dwa nowiuśkie okręty. ORP Błyskawica i ORP Grom. Jedne z najlepszych okrętów tej klasy na świecie. Bardzo dobrze uzbrojone i opancerzone. Polska, jak wiadomo, nie miała wtedy dość sporo kasy, ale i tak postanowiła wypłacić Brytyjczykom dość sporą premię. I tak to zrobiła. Silniki Błyskawicy, jak i zarówno Groma, mogły wygenerować moc około 54 tysięcy koni mechanicznych. A co za tym idzie, okręty mogły rozpędzić się do prędkości 40 węzłów, czyli około 75 km na godzinę. Uzbrojona była w 7 dział Boforsa, kalibru 120 mm, dwie potrójne wyrzutnie torped kalibru 550 mm, dwa działa przeciwlotnicze, oczywiście podwójne, kalibru 40 mm, a także cztery hoczkisy kalibru 13,2 mm. Dla okrętów podwodnych Błyskawica też coś miała, czyli dwie rzutnie bomb głębinowych, a także tor do zrzucania 44 min morskich. Dowódca Błyskawicy miał do dyspozycji także 190 marynarzy. Dowództwo polskiej marynarki wiedziało, że jeżeli Niemcy na nas uderzą, to nie będzie zbyt wesoło dla naszej floty. Dlatego opracowano plan Peking. Ten plan zakładał, że trzy najcenniejsze polskie okręty ORP Błyskawica, Burza i Grom wypłyną z portu w Gdyni do Anglii. Za późno, bo gdy polskie okręty podpływały do brzegów Anglii, w Polsce niestety od paru godzin trwał horror. Polskie okręty do czasu wypowiedzenia przez Anglię i Francję wojny Niemcom miały status internowanych. Zmieniło się to 4 września. Wtedy polskie okręty rozpoczęły współpracę z Royal Navy, czyli warto wspomnieć, z brytyjską marynarką wojenną. Pierwszym zadaniem polskich okrętów było eskortowanie statków handlowych dla walczącej Polski przez porty w Rumunii. Jednak w okolicach Gibraltaru otrzymały informację, że rumuńskie porty odmówiły przyjęcia statków z zaopatrzeniem dla walczącej Polski. No, powód był dość prosty. Ponieważ pomoc Polsce mogła się równać, że Stalin przekieruje część Armii Czerwonej na Rumunię. Wtedy wyszły wady Błyskawicy. Ponieważ przystosowana była do pływania po płytkim Bałtyku, a nie po Atlantyku, więc miała dość skromny zasięg, a także dość wysoko położony środek ciężkości. Więc trafiła na remonty do stoczni i zdjęto z niej ponad 50 ton stali i innego ustrojstwa. I dopiero po tym rozwiązano ten problem. Natychmiast trafiła na Atlantyk, gdzie walczyła z niemieckimi samolotami, ubotami, czyli okrętami podwodnymi. Także ratowała załogi zatopionych okrętów i robiła wiele innych rzeczy. W kwietniu 1940 roku Błyskawica zrzucona została do Norwegii, gdzie trwała niemiecka inwazja na ten kraj. Szczególną zawziętością walczono o zamarznięty port w Narwiku. I tam Błyskawica ledwo uszła z życiem. Bo o parę metrów dosłownie obok Błyskawicy przeszła niemiecka torpeda wystrzelona z ubota. Ale jednak podczas walki z artylerią Wehrmachtu ORP Błyskawica dostała główny przewód parowy drugiej
Maszynowi, co zdyskwalifikowało ją na pewien czas z walki pod Narwikiem. Jej miejsce zastąpił inny okręt ORP Grom, który jednak po ciężkich walkach 4 maja 1940 roku na zawsze pozostał pod Narwikiem, zatopiony przez niemieckie samoloty. Błyskawica na następny dzień przypłynęła pod Narwik i ocaliła rozbitków z Groma, a także częściowo pomściła okręt, zestrzeliwując 2 niemieckie samoloty. Wróciła do Anglii, żeby uzupełnić zapasy i podjąć się drobnych remontów. Wtedy do okrętu przyszła wiadomość, bardzo smutna wiadomość, o ataku Hitlera na Francję. Pod koniec maja 1940 roku błyskawica została przekierowana do kanału La Manche, gdzie miała osłaniać operację Dynamo, czyli wycofanie się wojsk brytyjskich i francuskich z okrążonej Dunkierki. Na dokładkę zestrzeliła jeden niemiecki samolot i zespołowo zatopiła jednego ubota. Jednakże drugi ubot wystrzelił w kierunku błyskawicy 2 torpedy, które minęły błyskawicę o włos. Więc błyskawica po raz drugi w swojej historii zaśmiała się śmierci prosto w twarz. W trakcie operacji błyskawica odholowała jeden brytyjski okręt, osłoniła odwrót jednego uszkodzonego francuskiego niszczyciela, a także podjęła rozbitków z innego francuskiego niszczyciela. Po powrocie błyskawica doznała dość sporych remontów, ponieważ usunięto m.in. tory minowe. Po remoncie błyskawica wróciła na Atlantyk i tam robiła wszystkie możliwe rzeczy. Konwojowała, ratowała, tropiła i robiła jeszcze inne rzeczy. We wrześniu 1940 roku błyskawica bardzo poważnie uszkodziła jednego ubota, a w październiku tego samego roku doznała ogromnych uszkodzeń od... I nie myślcie sobie, że w walce doznała uszkodzeń. Nie, nie. Od zderzenia z frachtowcem. Po dłuższych remontach w grudniu tego samego roku błyskawica wróciła na Atlantyk i przy kolejnym konwojowaniu doznała tak ogromnego poturbowania od sztormu, że znowu trafiła do stoczni. Gdy opuściła stocznię, to jak na złość popsuł się ster. Wtedy okręt miał swój największy remont, bo zainstalowano radar, zmieniono działa główne na brytyjskie działa kalibru 102 mm, także zmieniono rzutnie bomb głębinowych na brytyjskie rzutnie bomb. Do tego zmieniono przestarzałe przeciwlotnicze Hotchkissy na brytyjskie działka przeciwlotnicze Oerlikon kalibru 20 mm. Ogółem błyskawica przybrała na wadze i tym samym stała się wolniejsza, ale o wiele lepiej uzbrojona. I to nie jest tak, że polski sprzęt był dziadowy, a brytyjski był super. No, nie do końca tak było, ponieważ, jak wspomniałem w wstępie, no polski sprzęt był z roku 1937, a brytyjski z 1941 roku. Błyskawica pływała sobie po Atlantyku, konwojowała i w lato 1942 roku została wyeliminowana na pewien czas z walki. Z nocy z 4 na 5 września błyskawica zawalczyła z niemieckimi samolotami nad niebem w Kaus, czyli w stoczni, gdzie została zbudowana. Polscy marynarze wykazali się taką ofiarnością i poświęceniem nie tylko w walce i ratowaniu rozbitków, ale także w ewakuacji cywili, którzy byli zagrożeni bombardowaniem niemieckim, że do dziś polscy marynarze są tam honorowymi obywatelami. W 1942 roku błyskawicy, jak i jej załogę, przerzucono na Morze Śródziemne, żeby wzięła udział w operacji Pochodnia, czyli wyrzuceniu Niemców z Afryki Północnej. 12 listopada 1942 roku. Dzień tragiczny dla załogi błyskawicy, jak i samej załogi. Ponieważ wtedy zginęło 3 marynarzy i kilkudziesięciu zostało rannych w boju z niemiecko-włoskim lotnictwem. Sama błyskawica była tak podziurawiona, niektóre kule po prostu przeszyły na wylot błyskawicy, że zastanawiano się, czy jej po prostu nie zazłomować, ale jednak wyremontowano ją i wróciła do pracy. 7 maja 1943 roku błyskawica trafiła pod
bardzo ciężkie bombardowanie i tylko cudem uniknęła zatopienia. Trafiła na remonty i zdjęto z niej m.in. podpokładowe wyrzutnie bomb głębinowych, a także zamontowano nową elektronikę, nowy system rozpoznawczy, nowe radary. Zdjęto dwa potrójne aparaty i zamontowano jeden potwórny. Błyskawica znowu wróciła do walki na Atlantyku, na Morzu Północnym i przy brzegach Norwegii. Zaliczyła kolejne zderzenie, tym razem z brytyjskim niszczycielem i wróciła do remontów na kolejny miesiąc. Wróciła z powrotem do służby w maju 1944 roku, gdzie razem z Robertem Piorunem wzięła udział w operacji Overlord, czyli desancie aliantów we Francji. I wtedy, w czerwcu 1944 roku, błyskawica razem z 10. flotylą, która była okrętem flagowym, czyli takim, na którym stacjonował dowódca całej jednostki, starła się z niemieckim zespołem liczącym 3 niszczyciele i 1 torpedowiec. Oczywiście błyskawica, jak i cała 10. flotyla wyszły z tego starcia zwycięsko. W okolicach lipca tego samego roku błyskawica zatopiła 3 kolejne jednostki Kriegsmarine, ale już wtedy głównie zajmowała się transportem różnego rodzaju pakunków do francuskiej partyzantki, a także kursowała trasą Francja-Anglia i szukała ubotów. 26 stycznia 1945 roku od wybuchu bomby głębinowej zniszczyła się połowa powierzchni płetwy sterowej, ale błyskawica na farcie wróciła do stoczni i rozpoczęto remont. Ostatni remont w historii błyskawicy. Wojna się skończyła, a błyskawica dostała kolejne zadanie w ramach polskich sił zbrojnych na zachodzie. Alianci zostali po wojnie ze 116 niechcianymi ubotami, więc postanowili je zatopić. Targali je w morze i tam zatopili. Błyskawica w trakcie tego masowego niszczenia ubotów zniszczyła 15 z nich. Wiosną 1946 roku błyskawica została zajęta przez Royal Navy. Ale zgodnie z umową z nami, Brytyjczycy nie podnieśli na błyskawicy swojej bandery. Nowe komunistyczne władze polskie chciały odzyskać przedwojenne okręty i umówiły się z Brytyjczykami, że błyskawica zostanie wysłana z Anglii do portu w Gdyni. 1 lipca 1947 roku błyskawica wypłynęła z Anglii do Gdyni. Przez parę ładnych lat służyła w Polsce jako okręt szkolny. W 1952 roku zakończono proces przezbrojenia niszczyciela. W ramach nowej polskiej marynarki wojennej wymieniono dziadowski sprzęt brytyjski na świetny, niezawodny sprzęt radziecki. I w ten sposób błyskawica stała się mieszanką części polskich, brytyjskich i radzieckich. Nowa komunistyczna władza zadbała o to, żeby ludzie zapomnieli o tym, że błyskawica służyła w dawnych, prawdziwych polskich siłach. Zdjęto z błyskawicy tablicę pamiątkową, banderę i inne rzeczy, które mogły o tym przypominać. W 1957 roku podjęto kolejny remont. W 1961 roku błyskawica została oddana do ponownego pływania po Bałtyku. Jednak w 1965 roku błyskawica znowu trafiła do remontu. W 1966 roku błyskawica odwiedziła ostatni obcy port – Kopenhagę. W 1967 roku, 9 sierpnia, doszło do wypadku, w którym pękł przewód parowy. Na miejscu zginęło 4 marynarzy, a 3 umarło w okropnych męczarniach. Wtedy już było pewne, że okręt już nie nadaje do eksploatacji po morzu, więc przeholowano go do Świnoujścia, gdzie miał dokonać żywota jako pływająca bateria przeciwlotnicza. Jednak tak się nie stało, ponieważ błyskawica miała zostać pocięta na kawałki. Jednak zamiast niej do huty trafił inny polski okręt, ORP Burza. W 1974 roku postanowiono odstawić błyskawicę do Gdyni jako okręt muzeum. I tak też się stało. A w 1987 roku błyskawicę jako jedyny okręt polskiej marynarki wojennej oznaczono Krzyżem Złotym
Orderu Virtuti Militari. I tak do dziś stoi okręt, który przebył tyle mil morskich, że się to nie mieści w głowie. Okręt, który był podrawiony jak ser szwajcarski, a i tak nadal pływał. I ten okręt jest teraz do odwiedzenia jako okręt Muzeum ORP Błyskawica. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia i dosłownie trzeba poświęcić 2 godzinki na zwiedzanie, a naprawdę warto. Ze świadomością też, że pieniądze z biletów się nie marnują, bo idą m.in. na utrzymanie okrętu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli on się Wam spodobał, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, lajkowaniu, komentowaniu i kliknięciu dzwoneczka. Widzimy się w kolejnych odcinkach historycznych i nie tylko. No to cześć!